ponieważ nasza edukacja jest edukacją gwałconą, była edukacją, jest zresztą niestety, edukacją gwałconą, a film temu przeciwdziała. Dlaczego warto oglądać polskie filmy? Ja nie byłem przez 33 lata w Polsce i jakaś rzeczywistość polska, mojego kraju, mojej ojczyzny, mojego miejsca na świecie mi umknęła. I zacząłem oglądać niektóre filmy, które były robione w tym okresie i dzięki temu, takie na przykład jak Miś, dzięki temu wydaje mi się dzisiaj, że rozumiem lepiej mój kraj. A jeżeli rozumiem lepiej mój kraj, to znaczy lepiej rozumiem ludzi, z którymi się spotykam, ludzi, z którymi pracuję, ludzi, z którymi walczę lub ludzi, z którymi idę w jednym szeregu. Lepiej rozumiem po prostu to, co się tutaj dzieje. To jest bardzo, bardzo ważne, kiedy oglądam twórczość, bo o Barei słowo jeszcze, z lat 60., 70., przecież były różne opinie o jego filmach, że tam różne, to ja widzę fenomenalne dokumenty o mojej ojczyźnie. Młynarski, Osiecka, Kofta, to są historycy i wielu innych pisarzy, no, pisarzy piosenek, prawda, tekstów piosenek, to są dokumentaliści historii mojego kraju. To jest na pewno pierwszy taki, który mi przychodzi do głowy, taki aspekt i powód, dla którego oglądać polskie filmy. Te filmy wypełniają często luki w naszej edukacji. Ponieważ nasza edukacja jest edukacją gwałconą, była edukacją, jest zresztą niestety, edukacją gwałconą, a film temu przeciwdziała. Film polski warto oglądać również dlatego, że on pokazuje nam, jaki jest po prostu dzisiaj kraj. Dzisiaj, już nie 20 lat temu, nie 30 lat temu. Jak bardzo zróżnicowany jest to kraj, jak różni ludzie żyją w naszym kraju, jak różnie myślą, a decydentom naszym zbyt często wydaje się, że Polacy myślą w sposób A, a nie w sposób B i że ten sposób A można narzucić zresztą wszystkim, nie biorąc pod uwagę sposobu B i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu naiwne ze strony władzy. Wydaje mi się, że tę różnorodność film polski pokazuje w sposób znakomity. Ten film polski, szczególnie ten film ostatnich 20 lat powiedzmy, no ja go nie znam tak do końca, ja coś o nim wiem, ja go znam tylko częściowo, uczy mnie, on mnie wychowuje, on mnie uczy współistnienia z innymi. Ja nie lubię słów tolerancja i akceptacja, bo to jest taki język mówienia do kogoś, kto jest niżej. Ja ciebie toleruję, ja ciebie akceptuję, dlatego wolę mówić o współistnieniu, ale w tej kinematografii mówi się o współistnieniu. Mówi się o bardzo poważnych dramatach, które się rozgrywają wśród nas i te filmy nie są filmami bez nadziei. W tych filmach w sposób świadomy czy nieświadomy, ja sobie też jakieś wyobrażenie robię tych filmów, przecież pani rozumie, jak się ogląda film, to się jest twórcą filmu, który się ogląda, bo się go interpretuje i się go tworzy, więc być może ja sobie to wymyślam, ale w tych filmach jest wszędzie, nawet w najgorszych, jakichś straszliwych dramatach jakieś iskierki, jakieś elementy, które mówią, a może tak, a może tędy trzeba iść, a może o tym mówić, a może tego dotknąć, a może to namalować, a może to zaśpiewać. Ale to jest wszystko robione w sposób, mówię wszystko, no nie znam wszystkich filmów, ale mówię o tym, o czym myślę, że to jest robione w sposób przekonywujący mnie. Ja, kiedy mówię o tych filmach
10, 15, które kocham w polskim kinie, to tam jest zawsze jest ta wyciągnięta do mnie ręka, wie pani. Chodź kolego, chodź ze mną, może spróbujemy tego Putina gdzieś tam wykończyć. Chociaż z Putinem łatwo nam nie będzie. I jeszcze takie jedno pytanie. Film polski z dzieciństwa, który pan wspomina dobrze. Film polski z dzieciństwa to są oczywiście Zakazane piosenki. I to jest przepiękny film. Czy pani pamięta, jak grał tam Jerzy Kurnakowicz? Jerzy Kurnakowicz, proszę pani, postawiony dzisiaj w Hollywood, byłby milionerem, który by zdobywał Oscary regularne.